I cześć, siemano, z tym Clair Games i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Tak jest, pewnie nie mogliście się doczekać, dosłownie umieraliście z tęsknoty za moim filmem. Dlatego tak, że też filmów nie było i nie było dużo informacji, lecz dzisiaj jest czwartkowy, chciałem powiedzieć wtorkowy. Ale dzisiaj jest czwartkowy update, ponieważ wtorkowe update już w sumie nie istnieją w pewnym sensie. Tak, jest to czwartkowy update, z czego mam jeszcze dodatkowe informacje, ponieważ także dzisiaj wynikł nowy teaser do nowej mapy Trybu Zombie. Jak wiecie, nowa mapa wychodzi dosłownie już za 2 tygodnie, dzisiaj jest czwartek, ona wychodzi dosłownie równo za 14 dni i do tego mamy jeszcze kolejne informacje prosto z plików gry. Bardzo fajne w sumie informacje, poza powiedzmy tak naprawdę wtorkowy update powiedzmy jest tutaj tłem, ale on nie do końca powiedzmy tutaj jest dzisiaj głównym gościem, że tak powiem. Dobra, zacznijmy właśnie od tego, czyli od wtorkowego update'u, czwartkowego. No, mamy nowe tutaj playlisty, jak widać zresztą na ekranie, mamy Sniper Only, Mosh Pit, czyli wiadomo, już nie muszę tłumaczyć, nie ma granatów, nie ma flashbanków, nie ma żadnych takich krystrzyków, które zabijają, są tylko snajperki oraz takie krystrzyki, które wam pomagają powiedzmy zlokalizować wroga, czyli na przykład UAV i tak dalej, co nie, więc BSP i tak dalej, itp, nie? Więc no, nie ma co tu dużo mówić, Sniper Only nie grałem, dajcie znać jeżeli wy już graliście, no to jak tam się miewają, ponieważ słyszałem, że to są tylko snajperki, że nie ma karabinów taktycznych i tak dalej, więc zajebiście. Do tego mamy jeszcze dropki, kontynuację, że tam jak to tłumaczy się na polski, Raid, Nuketown, Gunfight, Face Off oraz Prop Hunt. Więc to jest powiedzmy wtorkowy update, który dużo zmienił. A i zmienił także kilka rzeczy w zombie, między innymi kolejne poprawki, powiedzmy stabilizacji i tak dalej, więc tego właśnie tutaj od razu wejdę na ten topic. To właśnie potrzebujemy, ponieważ to, co się działo przez ostatnie te dni, które grałem, wiecie, gdy był Double Exp, nie? Jak każdy chyba. To było straszne, ponieważ ten Double Exp był spoko i w ogóle, nie? Tylko że kurwa serwery dosłownie nie wytrzymywały, ponieważ jak wiecie, w zombie, już się w sumie zakończyło, w zombie był tak zwany darmowy weekend. Każdy mógł zagrać za darmo, nieważne na jakiej platformie. I serwery dosłownie były rozjebane, nie wytrzymywały, lagi nad lagami, jakby po połączenia wywalało, szukało długo meczu, masakra, jakby ja nie wiem jak kurwa kompania, która jakby zarabia miliardy i tak dalej, to oni właśnie mają takie problemy z tym, jakby kurwa, że nie mogą tego zrobić, jakby multi już nie będę nic gadał, ponieważ multi też się sporo testowałem, dosłownie mam powiedzmy 90% przegrane z nożem w multiplayerze, ponieważ ta gra mi kurwa zmusza do grania z nożem, gdy ja potrzebuję blokować jakieś broni, to jest w ogóle straszne, tych wiecie, tych nowych broni, młot, katana i tak dalej, oczywiście już wszystko mi się udało, mam wszystko z głowy, lecz jest to straszne, ponieważ nie wiem, jakby skill z matchmaking kurwa, ja nie wiem co ze mną robi, jakby ja wiem, że on też śledzi movement i tak dalej, ale no nie wiem, jakby ja ginę jak szmata i moje KD jest, nie wiem, niższe chyba nigdy nie było, a wciąż jakby mam kurwa jakiś pro league snajperów, wiecie o co chodzi, mam taki czasem team, gdzie w sumie też kiedyś, jakby wiecie, ludzie, którzy używają tylko snajperki w kodzie, grają w koda, żeby tylko używać snajperek. Kiedyś też tak grałem, dobry miesiąc i przestałem. Lecz tak, jakby ja rozumiem taki playstyle gry twojej, ale takie jakie mecze ja dostawałem, to była kurwa masakra, jakby czy to macie w sumie klipy, przynajmniej postaram się je tutaj wam wkleić, gdzie gość dosłownie, no wiadomo, snajpił jak profesjonalny jakiś prolika, bo w ogóle jakby miał cheaty, ale tak naprawdę nie ma, bo legit, sprawdzałem potem oczywiście po grze. Edytor i tak dalej, jego movement, śledzenie i tak dalej, wiecie o co chodzi, wszystko można posprawdzać w tym tak zwanym teatrze, czy tam kino, jak to się nazywa w Cold War, więc wszystko było git, ale no, nieważne, jakby kurwa skill bez matchmaking oszalał, ja nie wiem co się dzieje, generalnie jeśli chodzi o mój experience z multiplayerem normalnym, jest tragiczny, jeśli chodzi o experience z zombiakami, fajnie wszystko, tylko poza tym, że są po prostu jakby tutaj ze strony serwerów oraz niektóre wady techniczne strasznie mnie odrzucają, więc takie trochę negatywne, ale no. Hej, my tu gadu, jak zawsze ja lubię się rozgadać, ale mamy oczywiście do coverowania teaser, który w sumie wynikł dzisiaj, jak widać zresztą na ekranie, Firebase Z, wygląda to zajebiście, mamy na środku oczywiście Samantę, po lewej nie wiadomo kogo mamy, prawie także nie wiadomo kogo mamy. Słyszałem, że ten kto jest po lewej jest z dobrym gościem, a ten kto jest po prawej jest to bad guy. Jak zresztą widać mamy powiedzmy taki piorun z nieba, który dzieli naszą Samantę, mamy dwie twarze, jedna jest taka dobra, druga zła i jakby to jest trochę dziwne, ale no, jakby tutaj ja słyszałem, że już w sumie ludzie zaczęli się, powiedzmy tutaj, zaczęli robić filmy, zaczęli spekulować, w sensie mówię tutaj grubych rybach youtuberzy, którzy robią 10 minut o tym, gadają o tym teaserze, ja tu się w sumie streszczę, no jak widać mamy pieprzone potwory na dole, mamy apetikony czy cokolwiek jest, z którymi będziemy mieli okazję walczyć, mamy oczywiście mapę w tle, jakby mamy jakieś helikoptery, jakiś ogień, czyżby jakiś teaser, że jak się zakończy ta mapa, będziemy uciekali, ta mapa będzie płonąć, w sensie cała baza, Firebase Z, w końcu jak sama nazwa, nie, Firebase Z. No zajebiście ogląda, jeśli chodzi o te dwie postacie z lewej oraz z prawej, nie mam pojęcia kto to jest, ludzie spekulują na temat różnych postaci, które to są, niektórzy to są ci żołnierze, którzy utknęli w Dark Aether, a drugi to jest ten zły, ten doktorek, który był w sumie na mapie D-Machine jako duch i on wróci do życia, nie wiem, jest dużo spekulacji, ale jeśli chodzi o Samantę, jak widać ona ma po prawej stronie
oko niebieskie, co się jakby najbardziej rzuca, jakby te, wiecie, takie mroczne Dark Ether, skorumpowana Samantha, a po prawej jest ta dobra, więc, sorry, po lewej jest ta dobra, więc to jest strasznie takie confusing, że tak powiem, nie do ogarnięcia, lecz także ma, jak to się nazywa, face paint, czy tam, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, lecz ma takie, wiecie, kamuflaż na twarzy, nie wiem jak się do końca nazywa, ale no, ma kamuflaż na twarzy wietnamskie, więc strzelam, że jakby ona tam się ukrywała i tak dalej, a ją oczywiście fabularnie, to co nam tutaj przekazał, ją porwali, ją przytrzymują, więc ciekawe jak to będzie właśnie, że będziemy musieli podczas easter egga ją uwolnić, zobaczymy jak to będzie, być to naprawdę crazy do pomyślenia, jakby jak to się będzie wygrywało w gameplay, w fabułę i tak dalej, ale czy no, jest szansa, że Samantha być może będzie znowu zła, w sensie wiadomo, korupcja i tak dalej, Dark Ether, ten kto dotknie ten portal, albo zostaje skorumpowany, albo po prostu utknie. Wiele ludzi utknęło w tym czasie, tam czas w ogóle nie wiadomo jak leci, czy powoli, czy szybko i tak dalej, lecz no, zobaczymy jak to będzie, ponieważ portale Dark Ether, czyli Mrocznego Eteru, powrócą, także tutaj możemy się tego spodziewać, no i tutaj, jeśli chodzi o resztę, możecie sami sobie domyśleć. A teraz mam aktualizację na temat ludzi, którzy kupili Call of Duty Black Ops Cold War za 40 zł, tak jest, dobrze słyszeliście. Była okazja, że mogliście kupić chyba jakieś 2-3 tygodnie temu koda za 4 dychy. Ogólnie to jest taki bug w PlayStation Store, na PS4 on był chyba, dobrze pamiętam, że generalnie możecie koda kupić o 4 dychy, normalnie teraz możecie kupić go za powiedzmy tą normalną cenę, czy tam 300 bez 11 zł, więc 289. Albo była ta opcja z cross-genem, czyli kupujecie grę o 40 zł więcej, czyli dzięki temu macie ulepszoną wersję na PS5 i jakby nie musicie tego robić, ponieważ możecie kupić wersję PS4, kupić w sobie PS5 i zainstalować wersję PS4, lecz ta wersja PS4 po prostu będzie tak, jakbyście grali na czwórce, nie będzie zaupdatowana grafika, nie będzie zaupdatowane FPS i tak dalej, nic nie będzie zaupdatowane. I generalnie płacicie 4 dychy więcej, aby mieć tą ulepszoną wersję, chyba każdy to wie, nie? Więc był taki... Mówię to po to, żeby właśnie wytłumaczyć tego buga, ponieważ był taki bug, który po prostu obniżał tą cenę, że płaciłeś tylko 40 zł za ulepszenie i tak naprawdę otrzymałeś grę na PS4 za 4 dychy i tak, dodatkowo mogłeś grać na PS5, jeśli byś chciał, na ulepszonej wersji, więc to był bug i tutaj właśnie mam informację, że chcę na ekranie dotyczącą tego, jak widać, to widać. Tak jest, Black Ops Call of Duty, Black Ops Cold War. Witaj, twoje ostatnie zamówienie to jest oczywiście informacja dla wszystkich, powiedzmy, którzy kupili tą grę, ponieważ ta gra zostanie wam odebrana. Tak, więc no. Witaj, twoje ostatnie zamówienie, kod Black Ops Cold War Cross Gen Upgrade, to może nie może zostać zrealizowane z powodu braku cyfrowej wersji Black Ops Cold War na przepisanej do tego konta. Zwróciliśmy środki poprzez wybraną metodę płatności. Jeśli w dalszym ciągu chcesz grać w Black Ops Cold War, masz szansę zamówić ten produkt w PlayStation Store. Przepraszamy za niedogodności zespół PS4. Więc jak widzicie, nie dało się ich wychujać. W końcu właśnie po 3 tygodniach wszyscy, którzy powiedzmy pewnie już w większości zabrali to, jak nie wszystkim, ten dostęp. Generalnie blokują wam grę, robią wam kutkę, więc musicie ją usunąć i jakby pobrać na nowo, a żeby pobrać musi ją kupić, co nie, więc... A środki oczywiście wam tam przeleją z powrotem, czy to na PS Store, czy tam jak robi się przelew, no to na kartę, nie, więc do banku. No, nieważne. Jest to naprawdę dziwna sytuacja, lecz powiedzmy została rozwiązana, także nie ma oszukiwania w życiu. A przynajmniej mogliście szukać za te 4 dychy na dobre 3 tygodnie. Tak, znaczy bardzo dziwna sytuacja. Takich sytuacji oczywiście było już sporo, powiedzmy, z grami, z innymi dodatkami i tak dalej, także nie ma co tu się spodziewać, są to bugi, które występują wszędzie. Dobra, przejdźmy dalej, w sumie wracamy do zombie, tak jest. A w sumie zombie nie, bo jeszcze multi. Tak jest, multi. Multi, jak wiecie, ostatnio mówiliśmy, że tarcza oraz Razor Wire dochodzą do multi i tak, to jest, powiedzmy, takie już... O, jakby to powiedzieć, no wiecie, tutaj plotki praktycznie na tym kanale są prawdziwe, więc teraz mówię wprost, nie wiem w jakim momencie, czy to będzie w drugiej sezonie, czy trzeciej, ale dojdzie do nas tarcza oraz Razor Wire, czyli prosto z Black Ops 4. Oczywiście tarcza będzie normalna, tak jak to było w Modern Warfare, nie będzie miała fali, która zabija, jakby gracze na to narzekają. I tak, to trochę dla mnie... Nie chcę, powiedzmy, tutaj wpaść w kontrowersję jakąś, którą będę się z wami kłócił, ale no dla mnie to jest takie... Jakby gameplay się strasznie zmieni, patrzcie na to. Po pierwsze, Razor Wire, czyli drut kolczasty, nie będzie ulepszeniem polowym, ok? W Black Ops 4 było to, powiedzmy, no upgrade torka jako takie ulepszenie polowe i jeszcze miały, wiadomo, specjalistę jako swoją tarczę. Ale w tym przypadku będzie to... taktyczne, tak jest, dobrze słyszycie, taktyczne, czyli zamiast flashbanka, zamiast granatu ogłuszającego, zamiast tam innych rzeczy, które taktyczne są, jak chyba wabik i tak dalej, możesz mieć Razor Wire, czyli drut kolczasty, który w sumie będziesz mu położyć i jak wiecie, jak to działa z taktycznymi, nie? Umierasz, rzucasz flashbanka, umierasz i masz go znowu, nie? Po respie, natychmiastowo na nikt tam nie. Flashbanki, granaty lecą jeden za drugim, ponieważ każdy umiera, każdy jest powrotem ma i tak dalej, co nie, więc nie jak to by miało działać, gdyby to, jeśli to będzie działało na zasadzie Claymora, czyli jak położycie Claymore, nie?
zginiecie, no to ten Claymore zniknie, nie? Chyba, że nie zginiecie, on eksploduje, jak ktoś na niego wejdzie, dalej, co nie? Więc Razor Wire, powiedzmy, po pierwsze, nie jest taką bronią, która cię zabija natychmiastowo, ponieważ ona po prostu będzie blokowała drzwi, więc żeby zginąć, musisz ją wejść, co nie? Albo jakoś przeskoczyć. Więc to będzie strasznie zapewniało gameplay, z czego bardziej więcej campingu. Do tego dodasz tarczę, jeszcze więcej campingu dla wszystkich, którzy lubią. Powiedzmy, w Cold War to tak się dużo nie zdarza, zauważyłem, że w Cold War właśnie jakby wciąż. No, Modern Warfare jednak coś ma, ponieważ jesteś wolnym żołnierzem i tak dalej. Tutaj w Cold War nawet jeśli kampienie, jakby. Jakby ona nie popłaca aż tak dużo, ponieważ broni też tak szybko nie zabijają, więc tutaj nie ma takiego problemu w ogóle, ani trochę nie narzekam na camping, nawet jeśli ktoś kampi w domku na Nuketownie, bo robi challenge, nie wiem, jakieś tam, więc wiadomo, o co chodzi, więc to nie jest Modern Warfare, wiadomo, jakby oczekiwane to było, że przecież to jest pieprzony fast-paced Black Ops, nie? Jakby ja zawsze byłem za Black Opsem, żeby nie było. I no, jakby ta tarcza i druty nie bardzo, jakby po pierwsze tarcza będzie niby ulepszeniem polowym, więc spoko, ale drut kolczasty już nie, więc zobaczymy, oni będą musieli to zbalansować, żeby to było w miarę łatwe do rozwalania, nie jak to było w Black Opsie 4 czy Blackoutie, że ten drut musiałeś do niego napierdalać trzy magazynki i dopiero wtedy mogłeś go zniszczyć. Albo żeby ten właśnie drut znikał po zgonie, więc jak zabijesz osobę, która użyła ten drut, zabijesz go i ten drut znika natychmiastowo. Tak powinno być. Tak było w Blackoutie, tylko że tylko wiadomo, w Blackoutie masz jedno życie, co nie? Miałeś to battery royale, lecz ten drut tak czy inaczej, on znikał dopiero po dwóch minutach, gdy gość w ogóle wyszedł z gry, więc to było strasznie dziwne, ale no, jakby tutaj dwie rzeczy, które dochodzą. Ja mówiłem wcześniej, że one dochodzą do zombie, lecz teraz jest potwierdzone w plotkach, w sensie potwierdzone, żeby nie było, więc wszystko może ulec zmianie, żeby nie było, no. To jest do multi oraz do zombie, więc zombie pewnie będziemy widzieli to w przyszłości. Jeśli chodzi o zombie, teraz 4 lutego utrzymujemy dwa nowe krystyki, które są obecnie w multiplayerze, ale no, to już omawialiśmy, więc nie będę tutaj rozgadywał się na ten temat. Ale dobra, to jest cały chyba weekly briefing, że tak powiem, już to widać na ekranie. Także, a nie, sorry, jeszcze mamy zombie z powrotem. Zombie, to podobno usłyszeliśmy w plotkach, że będzie nowy granat gazowy i w sumie on będzie podobny do Black Ops 4, ale to już się wpika w grze, więc tutaj to nie ma jakby, nie ma jeszcze światła dziennego, że tak powiem, więc to jeszcze jest pewnie długa droga, zanim to otrzymamy nowy granat jakiś gazowy, który być może tak, żeby trafił do multi, nie mam pojęcia. Wiem, że trafi do zombie, w sensie wiem, nie wiem, to plotki są, nieważne. Pamiętacie Black Ops 4, nie? Black Ops 4 były takie zwane acid bombs, czyli gazowe bomby, coś w tym stylu, wiecie, o co chodzi, granaty gazowe, więc to jest szansa, że trafi. Oraz w plika w grze mamy tier 4 oraz tier 5 naszych dwóch perków w zombie, czyli speedcall oraz juggernaut, więc jest szansa, że będziemy mieli szansę ulepszać te perki do jeszcze wyższego poziomu, a co oznacza, że te perki jeszcze będą bardziej, no, będą po prostu lepsze, co nie? Będą miały lepsze modyfikacje na czwartym oraz piątym poziomie, jakby zajebiście, ponieważ wiecie, ten jakby zbieranie tych kryształów i tak dalej będzie miało jeszcze większy sens, szczególnie jak to będzie dosyć drogie, ponieważ te upgrade'y będą naprawdę zajebiste, będą ulepszały te perki, że te perki będą tak OP, że nie będzie się dosłownie dało zginąć w tej grze, co nie? Ponieważ, jak wiecie, Jagger na zerowym poziomie, a kontra trzecim poziomie jest wiadomo, jest różnica ogromna, co nie? Więc jeżeli dodacie do tego czwarty oraz piąty, to te perki naprawdę będą niesamowite, jakby będą bardzo mocne, jakby speedcall będzie bardzo pewnie OP na piątym poziomie oraz no, sam juggernaut, który pomaga nam przeżyć, powiedzmy, bo daje nam więcej życia, więc to naprawdę będzie coś potężnego, co będzie naprawdę zmieniało drastycznie gameplay. Zobaczymy. A dobra, ostatnia informacja, ostatnia, powiedzmy, rzeczy, które mówimy, jest to właśnie w sklepie, gdzieś mamy Zane, operator bundle, tak jest to ostatni operator tego sezonu, kosztuje 2400, czyli standardowo 84 zł. I tak, jest to ostatni operator, z czego zostało 30 dni, ostatni operator tego sezonu, zostało 30 dni do końca sezonu, a więc jak widać Nitro, Zane'a, legendarne, daszek w dół, celownik do góry. Oto skórka Nitro do Zayny. Zajebiście wygląda nasza pani czortu skóra Zayna, przynajmniej taką ma cerę, nie wiem, nieważne. Do tego mamy dwa blueprinty, w sumie jeden jest na RPD, drugi jest na naszą piątkę. Tasak, jak widzicie, tasak, no to jest RPD, to nie jest tasak, tak się nazywa ten blueprint. Mamy skalpel, także MP5, także te skiny nawet spoko, takie morą, mi zawsze się takie podobają. Mamy tutaj ostatni, coś tam, jakiś wiecie, scyzoryk. Mamy zegarek, który dowodowuje tekstury, coś widać, mamy elimination, godzinę. No i wykończenie, to co w sumie zawsze mamy w tym przypadku wykończenie kill-offem z Minecrafta, tak? W Minecrafcie jest kill-off, nie wiem. No, mamy także talizman oraz naklejkę, więc powiedzmy tutaj te, no, mniej potrzebne rzeczy. W ogóle tutaj widzę włoska flaga, więc ona jest Italiana? Nie wiem. Jakby, nie, być może, nie wiem, dajcie znać, Zayna. No, do tego jeszcze mamy w sumie bundle, który już był poprzednio, jakby on wyszedł w wtorek, nie pamiętam do końca, 2 dni temu, jakoś 3 dni temu. Mamy, powiedzmy, tutaj tracer pack niebieski, więc nie będę go nawet omawiał, ponieważ to już sporo nam czasu zajmie. A, i dodatkowy darmowy zestaw, ja nawet nie wiem, po co oni takie darmowe zestawy mi dają, jakby
Jakby już dali jakiś zestaw darmowy, to niech dadzą jakiś spoko, wiecie, miliarderska kompania, która zarabia, kurwa, miliony za te wszystkie mikrotransakcje, a daje jakieś gówno, zresztą widać na ekranie, jakby jakiś zestaw, który daje mi wizytówkę, z czego wizytówka, jak po co mi wizytówka? Jak mam tyle wizytówek, jakbym mógł mieć 15 na raz, to spoko, nie? Ale mogę mieć tylko jedną na sobie, jakby, wiadomo. Więc no, talizman oraz tam 15 double XP, no spoko, double XP nie potrzebuję, mam 270 level i w sumie czekam na nowy sezon, jakby i na nową mapę, więc whatever, nieważne, darmowe zestawy zawsze w sumie na propsie, lepiej je mieć niż nie mieć. No i dobra, to byłoby wszystko na dzisiejszy update, także dziękuję za wybicie, dziękuję za oglądanie, w sumie dawno nie było filmów, ale chciałem oczywiście zrobić ten dłuższy, aby powiedzmy zrobić taką małą rekompensatę, no i powiedzmy pokoverować wszystkie informacje, które były w ciągu tych dniach, ponieważ one wychodziły jedno po drugim, nie chciałem robić dwuminutowego filmu i wam przekazać tą informację w takim małym mini filmie, więc postarałem się to poskładać, zebrać to wszystko, no i mamy taki czwartkowy update. Także dzięki za oglądanie, za łapkę w górę, bardzo mi dużo pomoże, to już zajmie tylko jedną głupę, za kuna i subskrybuj kanał. Dzięki, no będziesz na bieżąco ze wszystkimi informacjami oraz jeśli chcesz poleć znajomym mój kanał, dzięki temu powiedzmy tutaj na bieżąco, ponieważ zwykle robimy szybkie, stresiwe filmy dotyczące oczywiście update'ów i coverujemy te wszystkie informacje dosyć szybko i zwinnie. Powiedzmy niektóre są ważniejsze, niektóre mniej ważne te filmy, informacje, także śledź, aby być na bieżąco. Także dzięki, no i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, Makler out.